Witam na kanale Szoteu. To nie sobie ten pała. Hades 2, pierwszy dzień Early Access, moi drodzy. W końcu możliwy dobry rogal. Zobaczmy, sprawdźmy to. Tak jest, Maja. Pierwszy ranik, puste miejsce. Na klawiaturce gram, bo wolę w Hades na klawiaturce. Whose reign as grim lord of the dead came to a sudden end when all at once his past caught up with him. O, i to będzie gierka na parę najbliższych streamów, coś mi się wydaje. And history repeats. So this tale. Zapraszam na twitch.tv / diabeł. Szoteła. Chcieliście rogala dzisiaj? Będzie rogal, kurwa. Death to Kronos. Jak kamera? Chyba będzie innego, że ustawiono. Vengeance for my family. Ja muszę sobie przypomnieć teraz sterowanie. Lost souls. I'll make the Titan pay. Essa? It's him. Dobra, bo teraz będą nowi wogowie totalnie. Melino, to zaklęcie to tylko kolejne zaklęcie świętych słów i ja w imię Hadesa Olimpię przyjmij tę wiadomość. Przyjmuję, jest. I accept this message, bitch! Przede słonko przesyłam pozdrowienia z Olimpu, jak wiesz, nie możemy się przebić przez te do Tytana, jeśli rzeczywiście zamierzasz rzucić mu wyzwanie, to chętnie świetlę ci drogę na dół. Dobrze, Apollo, witam. Ataki zadają zwiększone obrażenia na zwykłym obszarze, obrażenia do ataków, tak o, po prostu. Tylko jest to ciekawe, to też będziemy musieli nauczyć, jak ogólnie te ataki od danych bogów wyglądają, więc na pierwszym ranie będziemy po prostu dać, co nam daje. Speed oślepia poliski wrogów, a jego szybkość wzrasta. That's nice. Przyspieszenie jest zawsze gitem. Kiedy znajdziesz się na obszarze swoich czarów, stopniowo odzyskujesz cokolwiek, kurwa. Magię. Nie wiem, o co tu chodzi. Potrzebne do potężnych zdolności. Wezmę chyba ten sprint na początek. They need my aid. I'll see if I need theirs. I'll send you to your graves. Ten sprint to chyba nie jest to, co... Ja myślałem, że to... Myślałem, że to jest... To po prostu sprint to jest zwykłe chodzenie i tyle? Ta pierwsza broń jest tak do dupy, no jak zwykle. Nie wiem, ja w Hadesie w jedynce najlepiej grało mi się piąstkami i najlepiej mi się grało widzuchy tym. Tarczą, tarcza była OP w chuj. Czy przytrzymać? O, dobra, to jest. O ty kurwa. Ała, 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 ała. Znaczy myślę, że nawet ta podstawowa broń, ale na upgrade'ach i na młotku, bo dedala tam się zbierało, nie? Żeby ulepszyć troszeczkę ataki na podstawowej broni. Dobra. Właśnie, te kurwy, które mają tarcze, nie jesteś w stanie ich staggerować, okej. Okay.
Trzymaj lewy wszystkie myszy, ładujesz mocarny cios. Uuu, okej. Okay. Aha, dobra, i to jest na manę. Czyli czaję. Dobra, czyli jest trochę inaczej. Tak, selfie. Mam sklep. Ile mam golda? 58, nie mam pojęcia, ile to kosztuje. To będzie mini boss. Z jakimś upgrade'em czy czymś. Chyba na mini bossa wejdę. Wydaje mi się, że 58 golda to jest tyle co nic, kurwa. I tak samo prawy kół, okej. Okay. O ty, kurwa. Ła. O, fuck! Dobra, jest stagger? Wszedł, pięknie. Co to jest? Plugawe widmo. I czyli to jest kolejna bogini. W imię Hadesa Olimpia przyjmuję tę wiadomość. What do we have? Hestia, bogini ognia. Patrzcie tylko co za gorąca dziewczyna. Chcesz pomóc w stroju? Tak. Dobra, czy wydać jakiś fajny autoatak pewnie z podpaleniem? Yes, let's go. Ataki specjalnie wywołują podpalenie. Tylko które to są ataki specjalne? Prawy, okej, okay, czyli rzut. Przytrzymaj. Chcę uzyskania potężniejszego efektu i zjada mi manę. Pójdę pod auto. Z tym. Jeszcze na rzadkim, okej. Okay. Hello. Kurwa, zajebisty jestem, fire. Kurwa, OP to będzie. Mam ci mordę. One remains. Locked. Zbierz nagrodę. Aha. Plus 5. To jest jakaś pewnie waluta, której dopiero ogarniemy, jak wejdziemy do tego, nie? Mam ulepszenie, albo jakiś kurwa sklepik pewnie na manę, czy coś takiego. Chuj, idziemy w ulepszenia. Na razie nie wchodzę w żadne sklepy, nie mam pojęcia, co one dają. Tu mamy stricte wejście pod ulepszenie, więc czemu nie? Fall back to dust. Spóźniłem się na Hadesika? Nie spóźniłeś się, Hunter, to jest pierwszy round dopiero. W imię Hadesa. Kurwa, czy mamy jakiś rerek? Nie mamy nic. Taki specjalny zadają zwiększone obrażenia na większym obszarze. To jest podprawy. Po zakończeniu działania czaru zadajesz na danym obszarze gwałtowne obrażenie przez 2 sekundy. Okej, okay, ale kurwa, 10 to nie jest za dużo.
Podczas każdej potyczki zadajesz coraz większe obrażenia, póki sama ich nie otrzymasz. Okej. Okay. I taki po prostu boost do obrażeń. Imo trójka. To musimy touchless zrobić w takim razie. Chujdzie, co to jest, sprawdźmy sobie. Spindles. Kurwa, ale wydaje się dużo prostsza niż ta jedynka, nie wiem. Wydaje mi się, że trudniejsza była jedynka na początku, przynajmniej jak się grało. Nie mam pojęcia, co mi dają te punkty, kurwa. Zbieram tak na chyby trafię bardzo mocno. Nie wiem, jak się nazywają te punkty. Mogę sobie jakoś to sprawdzić? Psyk! Służy głównie do zwiększenia opanowania w celu aktywowania większej liczby kart arkanów. Zwykle nagroda za ukończenie potyczek w Erebie i krainach leżących poza nim. Popioły! Służy nam głównie do odblokowania arkanów. Czyli chyba te popioły na sam początek. Żeby jakiekolwiek arkana odblokować, stawiam, że nowe spele i tak dalej. Chuj proste te pokoje. Nie wiem, co to jest. Tu już wiemy, że to jest ten... Najprawdopodobniej, że też nie ma opisu jakiegoś przy tym przejściu. No zobaczmy, co tu jest. No i chuj, pobuście. I co to jest? A, to jest Golden Coin po prostu, jest to golda, essa. Mamy sklep, to jest sklep, a to jest ulepszenie, kurwa, ulepszenie jednego z, albo naszej broni, albo czegoś tam. Pamiętam, że tym się coś ulepszało. Chyba pójdziemy na to ulepszenie, chociaż mam 251 golda, to tutaj możemy zaszaleć. Kurwa, może tego golda, znaczy może sklep jednak? 251 golda. Idziemy do sklepu. Nawet zdolności od bogów, okej. Okay. Czyli tam mogliśmy sobie autoatak zlepszyć. O, i tak to mamy, okej. Okay. Mamy wzmocnienie. Mamy kolejnego Apollo. Charon. I'm in your debt, Lord Charon. These provisions surely shall make all the difference in my task. What gold I... No to na pewno bierzemy, kurwa, to. Bierzemy sobie też Helfa. Wszystko jesteśmy w stanie wziąć? Nie jesteśmy. Możemy wziąć sobie Apolla. Ale pytanie, czy ja chcę wziąć tego Apolla. Chyba wezmę sobie Helfa, ze względu na to, że teraz mamy dojście do bossa. A, idziemy, zobaczymy. 50 helfa, bossik pierwszy. To mnie wyjebka, no co? Headmistress. There she is. You reached the edge of Erebus already. You have surpassed my expectation. Thank you, Headmistress Hecate, for all your guidance. Dobra. Zrobiłeś to samo na moim miejscu, lecz nie czas na wymianę uprzejmości. Pokaż mi, na co cię stać. It is for a demonstration of your capability. My capability. You'd have us face each other here, even though my tough. Your training. Przeszkolenie nigdy nie do jakiej klasy. Powiedzieć, czy masz jakiekolwiek szanse w starciu z naszym nieprzyjacielem, kto tu jest, kurwa, głównym bossem.
Dobra, to jest do przeczekania? Ała. Ty pewnie jedno mogę napierdalać, tylko chuj wie którą, nie? Chybałem. Podczas tego nie mogę jej napierdalać. Kurwa. HP. O ty kurwo! The fuck? O kurwa! Okej, ale boss w miarę prosty, jak już ogarniesz te ataki? Tam z 3-4 hitki takie bezsensowne. Pierwsze podejście do bossa normalka, że się wypierdasz na bossie, którego nie znasz, nie? Chill, chill. Back already. Damn it. Nawet to by było wręcz przeciwnie dziwne, gdybym się nie wypierdolił. No chociaż prawie go zajebałem, no ale chuj. Bu! Chcesz mnie zakłócać mój wczesny odpoczynek. Igrasz z mocami, których nie jesteś w stanie pojąć, wiedźmo. Mów! Chcesz mnie zakłócać mój wczesny odpoczynek i igrasz... Aha, dobra. Tak nieźle mi poszło, prawda, Mel? Może ci tylko przebiegałem, ale nie przeszkadza ci, jak powie do ciebie per wiedźmo? Gdzie kurwa jesteś? Tylko kokej. Be gone! Yes, let's go. To tu jest hubem. Stand tall and show no weakness. There you are. Come here. Time forced our hand, Milenoi. Nary a soul expected you to slay our enemy last night on a new moon, no less. But you accomplished something of great import. I lack such forgiveness for my failure, Headmistress Hecate. The Titan yet lives, and Olympus yet burns, while I'm back where I started. What is... You're here to speak of it. Recovered in body, if not in spirit. You've not failed. Merely begun. Thus may you learn. Grow stronger and complete your task. Death. Śmierć Chronosowi. Kurwa, czyli tu głównym bossem będzie Chronos. Powiedz, że udało ci się zabić drania. Rozkupałeś mu kosterem... Not that he'd die from that. I've nothing to report, Odysseus. Not. Well, you'll get him next time, I reckon. Dobra, kim jest nasza bohaterka i dlaczego ma na pięku z Kronosem? Kronos? We'll find a way to wake you. My altar. O, jest i altar i to będziemy mogli sobie wykonywać pierwsze rzeczy pewnie. Mistrzyni użycza mi swych arkanów. O, i możemy. Pierwszy popiół. Jest, let's go. Za każdym razem, kiedy opuszczasz strefę, zyskasz 2 zdrowia lub 2 razy tyle w przypadku, gdy posiadasz 30% lub mniej. Czyli to są takie upgrade'y po prostu na run, takie permanentne upgrade'y do naszego rana. I tyle. Dobra, kolejny. Kiedy masz mniej niż 100% many, ataki specjalne zadają 30% więcej obrażeń. To jest spoko. Ile mam jeszcze, kurwa? 11.
20 zdrowia i 20 manę, z 20 obrażeń wrogom znajdujących się w obrębie twoich czarów. Pójdziemy w klasyk. Musieliśmy to odblokować, bo to jest fajny upgrade taki po prostu. Mileną jest córką Persefony. Ojciec Mileną to Zeus, który odwiedzał Persefonę pod postacią jej męża Hadesa. Mileną urodziła się przy ujściu jednej z podziemnych rzek, Kokytos. Stacjonował tam wtedy Hermes. Okej, okay, dobra. Możecie mi tłumaczyć, bo akurat mitologii greckiej totalnie nie znam. Mamy w końcu unlocki. Witam cię, szkielecie. Mamy testerek. Mamy to. Przytrzymaj lewy. To jest giga jebnięcie. Prawy. Też za manę. Zyska manę. A to jest snare, okej. Okay. I pod spacją też mamy sprint, więc pod shiftem to jest dokładnie to samo. Pod shiftem jest skok. Mam do cipki trochę. Mamy. I co jest mi potrzebne do odblokowania tego? Srebro, dobra. Księżycowy topór, wiedźmi kostur, siostrzane ostrza. Stawiam, że ostrza będą kozakiem jebanym. I cioniste płomienie, to też się wydaje fajne. A, i na każdy mamy coś innego. Dobra, czyli na ostrze mamy jeden srebra. Tego będziemy musieli obczaić. To jest wejście na rana, tak? Death to Kronos. I'll see to that. No one is more prepared. Beyond the mists of Erebus, there should be a way down. Too risky heading through Elysium. Jest nosicielką koszmarów i szaleństwa, chociaż w mitologii greckiej lepiej wygląda, okej. Okay. All right. It's time. Czyli taka trochę hel pierdolnięta. To jest taka femme fatale. O, mam dwa zejścia, by the way. Udać się na powierzchnię. Wyjdź. A, to jest run. Dobra. Demeter. A takie zadania zwiększone obrażenie wywołują zabrażenie. Kurwa, to też może być, to pod obrażeniem może być OP w chuj. Plus 30 na sam początek. No gdybym miał trochę lepszy tier. O, to też jest spoko. Regenka many, taka z dupy. Kurwa, może pod regenkę pójdziemy? Chyba regenka, nie? Ale zamrożenie też jest strasznie OP. Pamiętać trzeba, że jak weźmiemy Demeter, to ona też się będzie nam częściej pokazywać. Przynajmniej tak było w jedynce. Jeżeli wybraliśmy jakiegoś broga tego goda na początek, to on później się częściej pokazywał. Dobra, biorę autoataki. Kurwa, nie, to będzie w chuj OP. Straszne było zwali. O Boże, ja pierdolę! FTP? Chodzi ci, że ta gra jest free to play? Wizu. Gdyby ta gra była free to play, to by była chujowa. A mam nadzieję, że nie będzie. To był jeden z bożków. To jest... Ten pod... ogień. Czyli nie jest? No nie rozumiem, czemu miałaby być. Testia. Ataki specjalne. Gdy biegniesz sprintem, niszczysz większość pobliskich pocisków, wywołujesz podpalenie u wroga, który je wstrzelił. Okej. Okay.
Cztery stale wywołują u wrogów podpalenie. Chyba wezmę na atak specjalny do podpalenia. Flame of the hearth. Trochę dziwne kombo, kurwa, że jest podpalenie. Zamrożeniem, ale to zamrożenie jest OP w chuj. Strasznie mocno na autoatak. Strasznie mocno na autoatak. Uuu, Poseidon. To nawet na tarczy jestem w stanie zamrozić. Strasznie mocno. Pojebane. Kiedy trafisz wroga bronią, może pojawić się duchowa bańka. Naciśnij albo przytrzymaj lewy lub prawy, aby na różne sposoby używać broni głównej. Po dotknięciu przywraca 20 many. Zanika po życiu. Kurwa, też fajne. Nie redukcję obrażeń, czy trafiłem dwa, mało. Dobra, biorę tą bańkę. Nie wiem, co to jest, ale tu mamy upgrade. Kurwa, nie wiem, co to jest. Chciałbym zobaczyć, to jest pewnie jakiś NPC nowy do odblokowania. Wejdę na NPC-a. Kiedy jak chmurka niebieska dla kościoła mam. Okej. What are you doing here? Arachne. Tramping all over my webs, that is. Oh, it's nothing silly. I can always make more perfectly good silk. Like Anna. Hi, Arachne. Sorry about all this. I think we'll soon be seeing more of one another now. Truly. Why then, I'll get out of your hair. You have to go. But first, you have to try on one of these. And don't worry about any wear and tear. I've plenty more. Okay. Yes. Okay, okay. Jedwabne stroje, zwiewne szaty, bajeczne barwniki, szlachetne tkaniny, których pozazdrościłby nawet bogowie, okej. Okay. Przywdziesz szatę plus 50 czegoś tam, która sprawia, że zyskujesz 2 APK za każdym razem, kiedy opuszczasz strefę. To jest kurwa podtrzymanie. A potężny efekt, dobra. Szybciej ładuje czary po prostu. Chyba tak na HP-ki wezmę, chociaż kurwa to jest tylko 2 HP. Jest bardzo mało. Szybsze ładowanie by było całkiem git. Szczególnie, że będzie mi się teraz mana ładowała. Ła. I to jest 30 zbroi dodatkowej, okej. Okay. Arachne OP, pamiętać. Kurwa, przez te buble od Poseidona ja mam praktycznie cały czas manę. Strasznie mocne. Fajne. I to jest jeszcze on atak, a nie on ten. Idziemy po upgrade. Było HP-ki, ale... I feel confident, kurwa, ała. Z tą maną giga przejebane to jest. Wzmocni się. Let's go.
Nie no, kurwa, ataki cieniste, oczywiście, że tak. 45% na autoataku. Mamy jakieś inne przejście? To idziemy. Jak się gra, lepsza jedynka niż dwójka? Na razie są identyczne. Nie będzie trzeba broni odblokować, ale feeling jest dokładnie ten sam. Jakby... Ja stałem, że Hades 2 to będzie po prostu Hades 1, tylko z nowymi rzeczami i tyle. I w sumie zajebiście. OP jest tu podmane, ja pierdolę. Dalej. Co za liść, który podniosłeś? O kurwa, gdzie wszedłem? A do upgrade'ów. Dedalek! Dedalek, witam! Atak ma większy zasięg, zadaje plus 50 obrażeń odległym wrogom. O kurwa, nice. Przytrzymaj lewy, aby wykorzystać manę i wykonać nasycony magią atak. Trafię dwa razy, ale nie uderza już za tobą. Kurwa, nawet nie wiem, co on robił. Wydaje mi się, że to... Zdecydowanie to. O, what a fog is that? Nie no, jaki zasięg na autoataku, ja pierdolę, OP w chuj. To jest znowu jakaś waluta. Przydadzą mi się, nie za później. Upgrade. Pójdź w sklep. Ile mogę dać? 148. Nie wchodzę do sklepu. Nie ma sensu. Na wzmocnienie po prostu. Tyk. Podał to atak na wzmocnienie. Teraz znowu bym pyknął. 55% Essa. Będziemy napierdalać jak dzicy. I mamy bosika. Znaczy dokładnie ten sam bosik, więc pewnie go pierdolniemy bez większego problemu. Teraz stawiam z tym buildem. No. The all-consuming flame.
silk. A na jeden heksik, kurwa? Dobra. O. O Jezus. Możliwe, że tak, że mi rozjebała pancerz, że dlatego straciłem, no. Zacząłeś zgodną, dobra. Dobra, dobra, skończ pierdolić. Dziękuję, Grzeniu, za Prime'ika. Diabeł Hala dla nowego. Na drogą, widzowie, jak macie jakiegoś niewykorzystanego Prime'a, to to jest idealny moment, żeby go zużyć. Mamy, upgrade. Dobra. Dałem egzamin. Ja potrzebuję srebra, nie wiem skąd na to srebro wziąć. To też było do jakiegoś upgrade'u potrzebne, do jakiejś broni nawet. Idź dalej. Dobra, kolejny poziom, SSR. O, szybciutko. Ja ogólnie za przejście jednego pokoju i tak dostaję dwa życia, bo mam upgrade, nie? Jeden teraz. Przez ten podstawowy. Na arenie było? O kurwa, nie cofnę się już, prawda? O Jezus, ale lipa, odjebałem. Oh my bad. Beginning descent. The rim of Oceanus. Look who! Oh no. You're a long way from the crossroads trouble. So this is where the real action is, huh? Weren't you supposed to still be practicing? Things took a turn, Eris. You know how it goes. Now if you'll always in such a rush. I'd really hate to slow you down. Though, let's hang out sometime, okay? Oh, night, yes. One last thing. Błogosławieństwo niezgody. The fuck? Lucas. Aha, czyli to są jakieś takie... To srebro to jest surowiec, który możesz sobie tak po prostu w ranie znaleźć, tak? Ej, pojebany ten Dedal pod zasięg. Assault tonic. Greater focus. Rybkę możesz złowić po lewo. Tutaj? W tej sadzawce jakoś? A tutaj coś jest. Nie mam wędki. Mam tylko jeden wybór ścieżki, tak? No to chuj. Otworzyć. A mogę sobie wywalczyć kolejne przejście. Czaję.
ostatnim. No i chyba to mi najbardziej siądzie, chociaż nie mam pojęcia, do czego są te punkty. Ale tutaj sobie te karty odblokowujemy. O kurwa. To za chwilę to przejście? No nie wiem, widzu. To jest pierwszy run tak naprawdę. Ała. Ten pierwszy taki początkowy, jakby tutorialowy, i teraz mamy to. Sklepik. 320 golda. Tu już można by było ten sklepik odwiedzić. Tu mamy samego golda po prostu. Czy mamy jakieś inne przejście do blokowania ewentualnie? Nie mamy. Dobra, to idziemy do sklepu. Czemu by nie? No tu mamy. Upgrade'ik Poseidona i Helfa. Wszystko możemy wziąć tak naprawdę. Na pewno zaczniemy od tego. Nie, nie możemy wszystkiego. No idziemy, kurwa, w autoataki. Chociaż to jest 60, to już jest mały procent. A boost? Ojojoj, może wziąć, kurwa, ogniste smaganie teraz pod ten wybuch? Pod lepsze jebnięcie, jak będziemy jeszcze ładowane robić pod tego, pod hapeki? Dobra, biorę to. Możemy 25 healtha sobie odebrać. Albo Poseidona. Co mamy za wybór? Mamy na bołosie. Boginię ognia. Kurwa, nie wiem. HP-ki by się przydały pod jakieś zabezpieczenie, ale z drugiej strony, jak będę więcej napierdalał z Poseidonem. Co my mamy jeszcze? Mamy na Spacebara. I pod Q mamy coś nowego. Dobra, idę w Helfa. Lepsze niż pierwsza część? Jak na razie nie widzę żadnej różnicy totalnie, tylko no inaczej po prostu, nie? Easy. Until we meet again. Dobra, mamy jakieś mini bossa. You ought to have stayed below. O kurwa, o kurwa, o ja pierdolę. Ale przejebane. Tego to spierdalam. Kurwa! Uciekaj, kurwa! Ja pierdolę! Zablokowałem się osadzawkę i się wyjebę na minibosie, ale wstyd jak chuj. Ale dobra, pójdzie upgrade'ik. Dobra, nie wyjebę się. Ale... No tak średnio. A to co? Badaj. Z tego powietrza i potworne ciśnienie stwarzają na dnie oceanu doskonałe warunki do życia najprzeroźniejszych skraziejstw. Najprzeróżniejszych! U matki, już nie umiem czytać. To be an Olympian is not merely a birthright, but a pledge, both to this family and this mountain. Okej. Ła. Czarys pod Q, ja pod prawym to puszczam, nie?
Zimne ognie. Za każdym razem, kiedy wywołujesz u wroga zamrożenie, wzmacniasz działające już na niego efekty podpalenia. O kurwa, that's big. Duecik. Ale mam 9 HP, ja pierdolę, jest lipa. Ja się będę podleczał tutaj, przechodząc, ale... Aha. To jest roguelite, widzowie. Normalna sprawa, że się wypierdalamy.